Cześć. Zapraszam Ciebie dzisiaj do niezwykłej lektury Kroniki Akaszy, Jedyna prawdziwa miłość, Gabriel Orr. Jest to praktyczny przewodnik, który zabierze Cię w podróż niezwykle wzruszającą, cudowną, bardzo głęboką do Twoich Kronik Akaszy. Kroniki Akaszy nie są elementem jakiejś konkretnej religii. Wzmianki o kronikach występują w wielu religijnych pismach, wywodzących się z hinduizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa, judaizmu, teozofii oraz neopogaństwa. To dowód, że Kroniki Akaszy są duchowym medium przekraczającym granice religii. W sanskrycie Akasza oznacza eter, który mieści w sobie wszystkie materialne i metafizyczne, czyli niematerialne substancje. Co oznacza to dla nas? Energia i esencja wszystkiego zawarta jest w polu Kronik Akaszy. Rzeczy materialne posiadają formę, jak istoty ludzkie, książki, drzewa, a nawet pieniądze. W skład rzeczy niematerialnych wchodzą nasze myśli, energie, emocje, kreacje oraz energie wszystkich rzeczy materialnych. Innymi słowy, w polu Kronik Akaszy zawarte jest wszystko. Nic nie jest zagubione lub przeoczone. Pole Kronik jest fundamentem i esencją wszelkich rzeczy.